Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na starej mapie, jeszcze przed aktualizacją Szpakowa 1.0.0.0.0. Moi drodzy, co tutaj dzisiaj będziemy robić? No, ja se odbieram zadania, które robiłem. Może nie za dużo robiłem ich poza odcinkiem, bo jak widziałem, że ma wyjść aktualizacja, to nie robiłem ich zbyt wiele. Dlatego się dużo nie zmieniło. Oczywiście ze mną jest mój brat Nieświeś. Manko, witam was wszystkich serdecznie. Jak widzicie, mamy ukończone tutaj trzy zadania za 27 tysięcy, za 9 tysięcy i za 10 tysięcy. Ale pole numer 2, teraz na obecnie, na którym się znajduję, ja nie będę go odbierał, dlatego że zależy mi na tej słomie stąd. O. Ale za to wezmę sobie kolejne zadanie jakieś. Ja ty tą samą będziesz sprzedawał? Nie, do siebie. A bardzo ci ona. Bo lubię. Se w buty ponapychasz i będzie ci wystawała? Oczywiście, później będziesz przyjeżdżał, będziesz potrzebował, to przyjedziesz do kolegi i oczywiście będziesz mógł sobie zakupić ową słomę. Rozumiesz? Także widzicie, pełno zadań, ale jak na razie. Pole numer 8. Gdzie to jest pole numer 8? Gdzieś tutaj jest niedaleko, to muszę zerknąć. Pole numer 8 jest tam na dole. Co mnie by pasowało? Pole numer 8. Pole numer 5 jest. Bliżej, już bliżej. To weźmiemy to pole numer 5, żeby daleko nie jeździć. Przyjmij kontrakt. Oczywiście. Ale ja nie Co? mam dostępu do tego terenu, panie kolego. Co kurwa? Ale jeszcze nie oddałem tego zadania. No nie mam dostępu do tego terenu. No, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę coś zobaczyć. Kierownika mnie daj, czy coś? Nie, no jesteś kierownikiem. No to nie wiem, no to tabnij się tutaj do tego i zobacz, czy ty możesz to ten. Dobra. Też Ale nie mam. ja też nie mam, no. No, to tyle se pozbierałeś słomy. To nic, to jedziemy na pole numer 5. To kij mi w mordę lizał. Ja odbiorę te zadanie. Takie, kurde, ze mną pogrywają. Dobra. A co na piątce jest? Żyto. Aha, to dopiero będziesz kosił pewnie, co? Tak. Piątka jest. Tu gdzie ja jestem. Kurde, po drugiej stronie ulicy mam header. Nie, header masz przypięty do kombajnu. No ale nie, chodzi mi o wózek do hedera. Ja
ale to i tak trzeba tam przyczepkę do siebie podjechać, nie? No, do czego? No, a jak z kombajna wysypiesz? To ja sobie podjadę na no to przywieź tamtą na razie. A zobacz, czy w ogóle będziesz mógł za mną kość ten, zbierać tą słomę. Teraz będę. Ale dziwne, że wiesz, tamtej nie można było, nie? No bo zadanie zostało ukończone i dlatego. Aha, ten desen. I wyłączyłeś ten. I wyłączyłeś grę i jak już jest ukończone, nie może być ukończone zadanie, żeby wtedy ten. Jak jest w trakcie, to możesz jeszcze zbierać. A jak jest ukończone, to już nie możesz zbierać, nie? No w ten desen. No właśnie tu jest ten błąd tych zadań takich, nie? Trzeba te zadania już zebrać wszystko z pola, co chcesz, bo jak wyjdziesz, no to już nie będziesz miał możliwości tego odzyskania, że tak powiem, nie? Ale tu nic nie szkodzi. Nie mogę zbierać normalnie, dobra, jadę do ciebie tym. Z przyczepką. Zieloną czy czerwoną mam wziąć? Tą przymocowaną do tego. Z przymocowaną. Czerwona to będzie za mała. A ile ty masz tam w zbiorniku? 10 tysięcy? Ile? No. 10 tysięcy? Nie mam 10, mam tutaj chyba, jak się nie mylę, 4,5 koła albo 5,5 koła. Tak mało? No bo to nie jest ten duży kombajn. To nie jest ten 1090. Nie myślałem, że to on ma trochę więcej. No nie. Tylko na dużego wygląda. No tylko na dużego wygląda. To nie jest ten 1090, panie. To jest ten 770. Powiedzmy ten średni. Panie kolego, on ma 9300 litrów pojemności. Aha, no dobra. No właśnie. No ale z tamtego pola miałem całą przyczepę, nie? 40 parę tysięcy. To musisz to posprzedawać. Wszystko. No ja, jak kończę zadanie, to sprzedaję. Ale nie, mi chodzi te. Co? Te wszystkie zboża posprzedawać. Dlaczego? No bo jak wejdzie update, to jak to? Będziesz przepisywał? No w sumie. Tak to sobie kasę przepiszesz i będziesz miał spokój, nie? W sumie coś w tym jest. I słomę też powinieneś sprzedawać wszystko. Czemu? A co? Po co ci to? Mówię, jak będzie update, i tak trzeba będzie wszystko na nowo przepisywać, tak? Wszystko na nowo tworzyć, można by powiedzieć, nie? No tak, ale to kurde, słomę to sobie później zadań znowu możesz zrobić, nie? No tak, ale to, co którą trzymasz teraz, nie? A, teraz. To co trzymasz, po prostu pobrać i wszystko posprzedawać, nie? Ale zresztą zrobisz jak zechcesz. W sumie to nie jest głupi plan, żeby posprzedawać wszystko. Przed update'em zostawić sobie tylko maszynę. No.
zawsze parę groszy wpadnie. Tam wysypałeś się do tego, do przyczepki? Nie. A ile masz w zbiorniku? Teraz 81%. Mogłeś się wysypać tam do przyczepki. Od razu. Przecież cię tam podstawiłem specjalnie, nie? No. No, właśnie. Teraz trzeba będzie podjeżdżać tam z powrotem. Oj tam, oj tam. A później będzie brak paliwa. Oj tam, oj tam. Na CPN mamy ten kredyt kart, to zatankujemy. No to widzę kolegę tutaj na rozrzutnie, dobrze, dobrze. To po drodze ja tam do siebie trochę zrzucę paliwa. Jak jest ten kredyt kart, jak to powiedziałeś? Ty masz kredyt, to tam możemy ci dopisać tam jeszcze więcej, no, trochę tego kredytu tam. No właśnie, więcej do mnie nie dopiszesz, to jest max, co... O. To... Ziomuś, weźmiesz ten duży ciągnik, czy ja mam się tapnąć? Dobra, już jadę. Więcej dla mnie, kredytu już więcej nie dopiszesz. I dla mnie to możesz tylko komornika dopisać ewentualnie. Aha, to aż tak niedobrze ci na tej fanie? Nie, no dobrze, ale wiesz, ty mówisz, że kredyt mi dopiszesz, no to ci mówię, że dla mnie już nie możesz dopisać kredytu, jedynie komornika możesz mi dopisać za niespłacanie kredytu. Ty i od razu podjeźdź tam na drugą stronę, nie? Gdzie na drugą stronę? No na drugą stronę, gdzieś tak ponad połowę delikatnie kudę tego pola. Po tak drugiej stronie. To tak mniej więcej jak tu stoję teraz. No, gdzieś mniej więcej. Dobrze, to tak zrobię. Kurde, ciemne te żyto. A nie. A może? Nie, no trochę. Ale tu musiał rolnik dobrze pracować na tym polu, bo sypie dobrze te żyto. Ciekawe, czy kury, żrą żyto. A i wzrost zbioru plus 60%, nawiezienie 50%. To nie jest tak jakoś super zajebiście, nie? No teraz musiał pryskać. Raz musiał pryskać i nie wiem, może wapnem podsypał jeszcze, czy czymś. I kury jedzą żyto? Dobre pytanie. No w sumie ziarka, to no, obojętnie co by nie żarły. W teorii. W teorii tak, w praktyce to niekoniecznie. Niekoniecznie, nie? Znaczy, bo jest to, panie kolego, nowa uprawa i teraz czy ta nowa uprawa jest dodana po prostu do kurnika? Pytanie, co z tej nowej uprawy można tego, to chyba tylko mąkę, co? Mąkę, no. Ale to dopiero będzie w update'cie, bo na razie to nic nie możesz z tym zrobić, nie? Mąki też nie możesz zrobić. Możesz tylko pojechać i to sprzedać ewentualnie.
Ale dopiero w update'cie będzie to dodane, będzie to pozmieniane. Chociaż czekaj, nawet trzeba sprawdzić. Nie no, tylko może sprzedać. Procent kontakt zrealizowany. Aż 30%, tak? No to zrobiłeś tylko praktycznie jedno kółko dookoła i masz 30% już, no to co źle? Nie no, ja nic nie mówię, nie narzekam. Tak nigdy. Bo jestem dobry człowiek, panie. Kiedyś pisz i o jedzenie nie prosisz, dobra. Dobry człowiek, dobrześ teraz błysnął normalnie. Jakbym cię nie znał, to może bym ci uwierzył. Oczywiście teraz, żeby nie było nudy na naszych odcinkach, to ja oczywiście proszę was o o subika, o ten subika dla tego Jerego. Od żebraka się dołączył? Oczywiście, to musi być. Wiem, że trzeba zrobić sobie taką ikonkę twoją gębą z wyciągniętą łapą i dej. Do tego jakąś muzyczkę jeszcze. Dej, bo chcę. Albo takiego żula i kierowniku, daj subika. Ty, o, to już widzisz, wpadłem na plan. Twoja podobizna w tej czapce, tej kudełuszaczce. No. Z takim podbitym limem. Wyciągnij z tego, Kazimierza wyciągnij. No i kierowniku, dej. Idź Kazimierzem do Heńka najpierw. Idź tam się z nim pobij, niech ci podbije limo. Heńkowi już natrzaskałem. Już? Kurde, biedny Henio. No, kosę mu zabrałem, bo kosę miał. Nie dość, że go zlał, to jeszcze go okradł. I on mówi, że on dobry człowiek, nie? Mhm. Ej, nie okradłem. No, tylko zabrałem. To nie to samo, tak? Tylko jemu już nie była potrzebna. Aha. Czyli jemu nie była potrzebna, no to go okradłeś. Nie. On mi po prostu go dał. Tak. Mhm. Taki zastaw. Taki zastaw, mhm. Bo on mnie lubi. Mhm. To na pewno. To na pewno, nie inaczej. Powiedział Kazimierz, podejdź, to podeszłem. A ile jeszcze mu browarów zabrałeś? Żadnego nie miał, 3 puste butelki miał. To dobrze, że szybko zdążył wypić. Cholerny żul. Tak, to byś mu jeszcze i to zabrał. Ty, twoją haciendę stąd widać. To nie moja. A podobna. No, mojej nie zobaczysz, bo moja za krzakami. Niestety, za krzakami, żeby nie było widać. Mm-hmm.
Ty, a ty masz tą przyczepę samozbierającą? Do belek? Tak, tak. Pojedziemy później na dwie, bo ja wypożyczę jakąś przyczepkę i pojedziemy na dwie. Jeszcze te z farmy zabierzemy słomy, to najwyżej sprzedamy to wszystko na odcinku i... Dużo masz na farmie tej słomy? No, trochę jest. Tabnij się to, zobacz w magazynie, ile jest. Do czego mam się tapnąć, jak wszystko tutaj? Na farmę po prostu. Trzydzieści belek masz. To i tak będzie potrzeba drugiej tej, bo to 20 chyba parę mieści się na tej mojej. A tutaj ile będzie? 2, 4. O nie. To ty zrobisz. Ej, to wiesz co trzeba zrobić? To jak to skosisz, to trzeba zrobić tak. To ty sobie weźmiesz przyczepku, pojedziesz na farmę. No. O, dla mnie tutaj to nie wiem co tam, jak będziesz chciał, to wypożyczysz. To jest sklep za miedzą. Ja pojadę se do sklepu i se ze sklepu tu pozbieram od razu. Spoko. Można tak być. I resztę przyjedziesz na farmę, zabierzesz. Pojedziemy, sprzedamy. Oddamy te zadanie. To już pewny jesteś? Tak jest. To nie wysypałeś się tam? Jak nie? Już masz prawie 30 parę procent. Będziesz miał ile? Dwa? Przyjazdy dwa jeszcze, nie? Dwa i pół, no.
A tu u siebie tak wyprzedajesz przed tą? Wiesz co, nie, znaczy bo ja to mam siano, nie? Ja to mam sobie siano. Znaczy ja to wyprzedawać nie będę, bo ja to u mnie to wszystko wrzucę sobie na górę tam do nad, wiesz, nad krowami, nie? No dobrze, no ale to co, nie zniknie ci? Po update'cie zniknie, no ale no. Ja sobie przerobię, dopiszę to, nie? Aha, przerobisz to. Ty wiesz, jakbyś chciał, to ty też możesz, przecież masz ten Easy Devil, no, po modyfikacji, że możesz sobie zrespawnować Belę na przykład, tak? A to grzyb, to nie będę sprzedawał tego. Tylko musisz sobie popisać, ile co masz i później sobie ten, no. Podopis ten, spiszę. Później ręcznie musisz sobie po kolei tam powyrzucać tyle, ile miałeś, nie? Ja to mam na razie pospisywane, co i jak, i u mnie tam się nic nie dzieje, nic na razie nie robię, bo wszyscy czekamy na mapę, no, na update mapy. To ja też bym nic nie robił, gdyby nie to, że nie mam odcinka, dlatego nagrywamy. No, jedyna opcja jest taka, żeby po prostu tylko robić zadania i tyle, no, i zarabiać pieniążki. A jak wejdzie update, to wtedy można przerabiać wszystko. Tak jest. Ale to jeszcze musi chwilę potrwać. Nie wiadomo jak długo. To niestety niezależne jest od nas, tylko od ModHuba, kiedy ModHub łaskawie rozpatrzy prośbę o update, to wtedy będzie, nie? Znaczy to nie bardziej o update, tylko jak jakiemuś panu... Nie no, mapa poprawiona już została wysłana prawie 2 tygodnie temu, no. To co tam... Błędy, które ludzie znaleźli, wszystkie błędy do poprawy, no to już zostało już nawet więcej niż 2 tygodnie wrzucono. Tylko się czeka na to, żeby ModHat rozpatrzył pozytywnie te poprawione błędy i tyle. Kiedy oni to zrobią, no to nikt, nie wiem, nikt tego nie wie, nawet najstarsi grale tego nie wiedzą. Tak. Przed wydaniem nowej wersji. No. Bo mapa szpakowo zdobyła taką furorę, że to będzie... Mapa w nowej wersji Farminga 2025. Co wy na to? No, mogłoby tak być. Ale fuks, centralnie mi się skończyło, kurde, przed końcem, nie? Przy przyczepie, kurde. Wiedziałem, gdzie ludzi postawić mam. Widzisz, jak to ja wyliczyłem? Pięknie, ładnie i cudownie. Masz oko do podbicia. Jaki ty. Widzieliście go? Dziada jednego? Jakiego dziada? A czemu ten ciągnik jest bez tego? Przyczepa bez ciągnika? No bo nie ma ciągnika. Co zrobiłeś z moim ciągnikiem? Dodałem. Parę groszy potrzebowałem, to sprzedałem. To jak chcesz, to
Przyjdź, zapracuj u mnie, to ci dam parę groszy. O, jaki ty, jaki dobry, nie? No ba. No czy ja byłem kiedykolwiek zły? No. Ja jestem do rany przyłóż. No, gangrena murowana. Oczywiście. Później ci opowiem fajny kawał, ale to po odcinku. Jak chłop babę spawał, baba się nie dała i chłopa zaspawała. Nie. O Hansie i o wujku Adolfie. Aha. Wiesz, mógłbym teraz powiedzieć, a w sumie co tam? Rozmawia wujek Adi, nie, z Hansem, nie? Z Henkiem. Tak. Adrian z Henkiem. No i mówi tak. No, zagazujemy 5000 z warkoczykami i fryzjera, nie? Tak Hans patrzy się. A dlaczego fryzjera, nie? A? Wiedziałem, odpowiada Adi, nie? O tych z warkoczykami nikt się nie zapyta. Adrian Heniek. Warkoczyki. Zakład fryzjerski. No nie no. Wytwórnia mydła. Tak. Najlepsze mydło. Oho. Zapraszamy do grupy ziemni sobie. O właśnie, a ty. To czekaj. A dobra, to nie będę mówił. Co? Nie będę mówił, ale pozdrawiamy Marcina, który dołączył do grupy ziewni sobie. Marcina? Impreza. Chyba Diego. Jakiego Marcina? Marcin dzisiaj dołączył. Przed naszym odcinkiem dołączył Marcin do grupy ziewni sobie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy ciebie. To prawda, tam się nic nie dzieje, ale może kiedyś się ta grupa reaktywuje, może. No już chyba raczej na tych starych czasach, to już chyba raczej nie za bardzo. Stare dobre czasy były. No ale słuchaj, no przecież ta grupa to... To by nie było, ta grupa to nie jest dla mnie czy dla ciebie, tylko to jest dla ludzi. Ogólnie, tak? No tak. To przecież to nie moja wina, że ludzie nie chcą pisać. Tam na znaczy nie chcą. No to po niektórych tam czasami piszą, no. Odnośnie Pereza na przykład i Białego Misia. To by nie było, ta grupa jest dla was, więc jeżeli chcecie tam dołączyć, zapraszamy i oczywiście macie pełne prawo, żeby tam Być, publikować swoje myśli. Nie tylko. Możecie sobie tam ziewnąć od czasu do czasu. I nie tylko. Kurde, nawet nie mogę pomyśleć o ziewaniu, bo już mi się ziewać wtedy. Ile masz w zbiorniku? Parę tysięcy. 3000, 5000. Przyczepa tam stoi, nie? No.
Wszystko stoi na swoim miejscu, panie kolego. Tam, gdzie było, tam jest. No to braćki pojadą na farmę. Skupienie dosłownie pierwsze. O, co ty myślałeś? Jak? Ale tu kurde chyba jednej belki nie nadbieram do końca. Trudno. Wiesz, że te omijaki próbuję podbierać, ale to mam dopiero 50%, więc słabo to widzę. Chyba szkoda paliwa marnować tylko. Spokojnie, dozbierasz w innym miejscu. Niech moc cię poprowadzi. No, no. Dobra, więcej nie ma co to zbierać. 3% to. 3% brakło? Nie, mam 53%. A, 53%. To nawet nie ma sensu. Dobra, to co, jadę tą bylarkę na ten chyba zawieźć, co? A ty weźmiesz wszystkie? Nie weźmiesz, nie zmieścisz wszystkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze musisz sadzić. Jakie pięć? Trochę więcej. Sześć.
Powiem ci tak, wsadziłem wszystko i zabrakło mi dwóch belek do pełnej przyczepy. To dobrze. Jedziesz za mną? Tak, jadę za tobą. Jedziesz asfaltem. Znaczy ja jadę tutaj w dół, nie wiem gdzie ty tam pojechałeś. No koło sklepu tą dróżką. No, możliwe, że ja też tam na wprost sklepu wyjadę. Ja wracam się po przyczepę, co? No, wróć się po przyczepę. Ja zabiorę kombajn. No i co, pojechałeś asfaltem pewnie, co? Miałem się na farmie. No ale to pojechałeś asfaltem. Koło sklepu jechałem. Mordo, do sklepu. No i gdzie później? Nie skręciłeś tą w tą dróżkę polną? Czy No, asfaltem jechałem? nie, drogą polną jechałem. Ale koło mojej farmy. Tak. A to co, źle czy co, bo nie rozumiem. Nie wiem, bo ja pojechałem prosto. Ja inaczej pojechałem, pani kolego. Przez mosteczek taki. Jeździłeś przez ten mosteczek? Jaki mostek? Aha, nawet nie, że tu mostek masz obok swojej farmy. Przez łąkę sąsiada. No w sumie to nie wiem. A, no to tam nie, to jak idziesz po kombajn, to ja cię poprowadzę, o. Już ty kurwa. Dobra. Czole, ty, ale żeś wydarł? To, gdzie? No tam widzę kurde. Miedzą jadę. No miedzę, widziałem jak jedź kombajnem przez środek pola. Ten wózek ci przyciągnę. To lak musiał być. No, no. Tu jest dróżka przecież, to ty mi tu. No oczywiście, oczywiście, tak. Ja cię przeprowadzę zaraz magicznymi skrótami.
Jedź do końca tego pola. Pełna profeska, panie, widzę. Możesz jechać już tam na tą dróżkę. Ja cię zaraz dogonię. Czyli na wprost jadę. Nie w tą stronę, w drugą. No i tu już zaraz jest ten mostek, tak, to fakt. Nie ten mostek. Mostek przy twojej farmie, panie kolego. No tu zaraz na asfalt wyjeżdżasz. Do sklepu. No. Więc no. No to tędy kichały. No dobrze, no to jedź. I tutaj tą w polną koło sklepu boczną. No. No. Tam prosto jechałeś wcześniej? No. I jak tam później jechałeś? Skręcam w lewo. Przez kup czy nie? Nie. Wcześniej, o wiele wcześniej. No i tu już na łąkę skręcaj. No tu jest dopiero zakręt. Moment. Czekaj, nie, tutaj jeszcze kawałek. Nie, kawałek, skręcaj w łąkę. Tam jest ścieżka przecież, kurde, dalej. O, dokładnie, ja jechałem... Chodź tu za mną, chłopie. A, widzisz, a ja jechałem tędy, patrz, bo tutaj też jest, zobacz. Żeby nie było, patrz, tu, o. No, ale tam przez rów będziesz jechał. Nie, ni chuja, tu jest droga. O, zobacz. Widzisz? Tu normalnie masz drogę. No i po rowie jedziesz, no jak droga? No ale tu jest droga, kudę zrobiona do tego, no to... Droga przez rów. A tu masz mostek, o, patrz. Chodzę ci pokażę. A tu jest mostek, panie, zrobiony normalnie. Do przejazdu. No to jest droga dojazdowa, panie. No. Do tej łąki. No i tu możesz sobie wziąć żetona, jak ci potrzeba.
O, gdzie to? Gdzie ten żeton? No tam, pod mostem, obok mostu. A, obok mostu, Rajota. Nie, Nie, Byczbyk jakiś. Jankusa. Kusa. Odbierz. I będziemy mieli stówę. A nie. Aha, chciałbyś. O, tak zbierzesz kur. Wszystkie, to może będziesz miał stówę. No, to dostaliśmy jeszcze o 10 koła. No, także mamy to, moi drodzy. Co, to ziarno ci wysypać do silosu? Do silosu wysyp. Zaraz zobaczę, ile tego mam. Dlaczego nie wrzuciłeś od razu do tego? Dlaczego? Na plandekę do magazynu. No bo kurde, źle podjechałem. Tak, moja wina, wiem. Co B, nic B. Dobra, masz to wysypane do tego, do silosu, wszystko. No to zaraz zobaczę, ile czego mam w ogóle. Wydaje mi się, że sporo masz, bo masz, panie kolego, masz tak, pszenicy 92 tysiące, rzepaku 16 tysięcy i żyta 56 prawie. Ty, a te 56 to jeszcze jest do zadania, kurde, to nie całe, kurde, miało być. A! Kurwa, dobry jest. No dobra, no to wszystko masz w tym, nie? Dobry, dobry Karpagan. A to ile tam musisz ten? No, dokładnie. Gdzie to trzeba jechać? Już ci mówię, poczekaj. Na stację Henryk, spółka z o. A żeby dowieźć, to niby 25 400. No to połowę, no. No, patrzcie, mamy 851 baliz, 200 paru, 250. Ile ty tam mówisz? 25, tak? 25 400. Żyta. Żyta. 25 400. Unia, unia. A tu do tego silosu można wrzucać i ziemniaki i buraki? Nie i wiem. Nie mam pojęcia. Ale jaja. Bo można wybrać tutaj buraki i te. Jeżeli będzie można, no to zajebiście. Dobra, masz 25 600. Może być? No nie, co niby tak piszesz, że tyle. No to 25 600 mam dokładnie na pace. To tyle ci zawiozę do Henryksa i zobaczysz, czy będziesz miał zadanie do odebrania, czy nie. Mogłeś od razu powiedzieć, że to do Henka trzeba jechać, kurde, to byśmy tu nie przejeżdżali. No cóż, no. Zdarzają się błędy, panie. Henryk, spółka z o. Do sklepu. Do sklepu? Będę musiał poznać w końcu tej mapy.
Jeszcze nie poznałeś. Nie, no jeszcze tak dobrze to nie poznałem. No, no rzeczywiście, za sklepem sobie. Zaraz się okaże, że te 25 kudę, ole, polem pocisnąłeś. Nie masz co robić, patrz co tam laga dostałem, to jak narzuca, kurde. No nie no, ci mówię, że laga dostałem, bo się nawet na pocie zatrzymał. Ale to będzie poprawione wszystko. Rzucaj te 25-400, zaraz zobaczymy, czy pan Hendrix w ciula nie wali. Ładujesz coś tam? No i podjeżdżam dopiero. A, dopiero tak? Podjeżdżę, tak trudno wiesz. Mówiłem ci, że laga dostałem i mnie majtło na płot. A, to spoko. Wybaczam, wybaczam. Sypię. To sypaj, panie, o 2%. 65. Poszło. Wszystko. Antoni, drugorzędny, daje ci 13%. Wziąłeś? No. Niech mu Bozia w dzieciach wynagrodzi, a ja sobie teraz odbiorę 7 tysięcy jeszcze. No i proszę. I mamy to. Mam 461, 307. Moi drodzy, w dodatku w silosach mam pszenicy 92 tysiące, rzepaku 16 tysięcy i żyto ponoć mi zostało, nie? No zostało. 30 tysięcy żyta mam. Także mamy to. My się z wami żegnamy. Oczywiście zapraszam na kanał Jerego. Tam dostaniecie, co tam chcecie. Pierdol. Tak. Każdy dostanie porówno. Tak, porówno. A więc trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sekcja komentarzy dla was pod filmem. YOLO.